powstawanie tego wiązania. Pożyczając sobie nawzajem po jednym elektronie, mając w ten sposób dublet elektronowy i tutaj powstaje ta wspólna para elektronowa. Ten wzór, który napisałam, to jest wzór elektronowy. Mogę sięgnąć jeszcze po inny, po wzór kreskowy. Wzór kreskowy, trudniejsza nazwa, strukturalny. Strukturalny. No i w ostateczności sięgam po ten wzór, który mamy zapisany powyżej. To jest wzór sumaryczny. I w zasadzie tymi sumaryczny. I tym wzorem się oczywiście posługujemy najczęściej, tak? Wzorami sumarycznymi.